Dzień dobry, jutro możemy zapomnieć o wiośnie, bo naprawdę nie będzie przyjemnie. Silny wiatr, deszcz ze śniegiem i chłodno od 2 stopni w Suwałkach do 7 we Wrocławiu. Piątek, 30 marca, Maciej Orłoś, zapraszam na Teleekspres. A w Polkowicach koralowy zawrót głowy. W tym przypadku długość ma znaczenie i to kapitalne. 99-100. Sznur liczy 100 metrów i trafił do Księgi Rekordów Guinnessa. Naszyjnik wagi ciężkiej powstawał na warsztatach terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych przez prawie rok. Składa się z ponad 6 tysięcy ręcznie robionych ceramicznych kulek. Jutro spotykamy się jak zawsze o godzinie 17. Zapraszam, do widzenia Państwu.